Witam. Dzisiaj zobaczycie Garmatron z ostatniej bitwy od LEGO Ninjago. W środku znajdziemy książkę, czyli naszą instrukcję, jak krok po kroku budować zestaw. Oprócz tego w zestawie mamy oczywiście klocki LEGO, które są posegregowane w osobnych woreczkach. Gdy już złożymy nasze klocki, powstanie nam taki oto zestaw. I to jest ten Garmatron, na którym znajduje się Kozu, czyli ten oto czerwony wojownik, który trzyma w ręku dwa miecze. Toczy on bój z tym oto Zanem. Pojazd ten przypomina pająka. Nazywa się on lodowym pająkiem. Również ta minifigurka posiada broń. Jest to taki przezroczysty miecz. I tak oto wojownicy mogą stoczyć ze sobą bój twarzą w twarz. Ale mogą też wsiąść na swoje pojazdy. Jeśli chodzi o Garmatrona, to jest to niezwykle ciekawy pojazd, który porusza się na czerwonych gąsienicach, które są bardzo wytrzymałe. Z tyłu znajduje się zakratowane wejście. Pojazd posiada również swoją broń, która jest uruchamiana tym oto elementem. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że Kozu ukradł ten oto miecz Zanowi. Ten udał się więc w pościg na swoim pająku, ale Kozu ma również ze sobą takiego oto szermierza, który pomaga mu w tej ucieczce. Zan musi stoczyć więc bój i z szermierzem, i z Kozu. Do tego również musi uważać na rakietę, która może go powalić. Trzeba naciągnąć znajdujący się z tyłu guziczek i następnie wystrzelić. Zobaczcie jeszcze raz. Zestaw składa się z 328 elementów. Zestaw jest również przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. I ty stocz bój na Garmatronie. Wejdź już teraz na stronę megadiscount.pl.